Do it. Z serią Call of Duty jest obecnie tak, że każdą kolejną część możemy porównać do klasycznego, robionego taśmowo kinowego akcyjniaka typu Szybcy i Wściekli, czy wybuchowe dzieła Michaela Baya. Wszyscy wiemy, czego się spodziewać, jest krótko, dynamicznie, ale niesamowicie powtarzalnie. Lego Ops 6 wyłamuje się z tej reguły. Gdybym miał użyć kolejnego filmowego porównania, to powiedziałbym, że zabawa z tą grą jest jak oglądanie Jamesa Bonda zrobionego przez Christophera Nolana z mocną domieszką thrillera. Kampania dla pojedynczego gracza jest wciągająca, bardzo zróżnicowana. Twórcy zdecydowanie mieli na nią masę ciekawych pomysłów, które świetnie zaimplementowali. No i jak na Call of Duty, trwa całkiem sporo. Po ukończeniu zabawy na liczniku miałem około 11 godzin. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy tutaj jeszcze w zestawie tryb multiplayer oraz tryb zombie, to otrzymujemy naprawdę interesujący pakunek, który z czystym sumieniem mogę wam polecić. W ramach Game Passa to wręcz okazja, którą trudno przegapić, ale szczerze, za to co otrzymaliśmy, byłbym skłonny zapłacić nawet pełną cenę gry. Zapraszam na recenzję. Kampania dla pojedynczego gracza jest naprawdę bardzo dobra. I mówię to z pełną świadomością znaczenia tych słów. Fabuła jak na ten gatunek gry została dobrze napisana. Bohaterowie są interesujący i naprawdę świetnie zagrani. Misje są zróżnicowane od strony mechanik rozgrywki. Atmosfera jest gęsta, z fajnym klimatem szpiegowskiego thrillera. Po ukończeniu zabawy czułem czystą satysfakcję. To były naprawdę dobrze spędzone godziny przy konsoli. Historia jest dość klasyczna i u podstaw można ją określić jako wiele razy eksploatowaną kliszę gatunku, ale po pierwsze nie, żebym oczekiwał jakichś cudów, a po drugie udało się ją przedstawić na tyle interesująco, że cały czas utrzymuje naszą uwagę, a zwroty akcji są zręcznie wplecione w opowieść. Jesus, Troy, you're talking about Capital Station? It is all hands on deck here. What the hell happened? You busted Alarum. Akcja rozgrywa się na początku lat 90. To standardowa historia o skorumpowanym CIA i tajemniczej zbrojnej organizacji Pantheon, próbującej podbić świat. Wcielamy się w Williama Casea Calderona, który wraz ze swoją ekipą próbuje zdemaskować zdrajcę w szeregach CIA i odkryć prawdę o tajemniczej organizacji oraz broni masowej zagłady, nad którą pracują. To historia pełna zdrady, spisków i niebezpiecznych sojuszy. Jednak to, co cała opowieść robi dobrze, to ciągle utrzymuje nasze zainteresowanie. Cały czas zadajemy sobie pytania, kto jest zdrajcą, co się wydarzy w kolejnej misji, kto stoi za Pantheonem. Ta atmosfera spisków, świat, w którym nikomu tak naprawdę nie można ufać, został zręcznie zaprezentowany i doświadcza się jak takiego dobrego kryminału. Na kampanię składa się 11 misji, między którymi odwiedzamy naszą bazę operacyjną spełniającą tak naprawdę 3 funkcje. Po pierwsze to miejsce wykupywania ulepszeń. W czasie misji możemy znaleźć porozrzucane tu i ówdzie pieniądze lub otworzyć ukryte sejfy, których zawartość można później wykorzystać do rozbudowy poszczególnych stanowisk w bazie i zakupu nowych zdolności. Na przykład zwiększenie posiadanego życia, zmniejszenie odrzutu broni, zwiększenie pocisków w magazynku, szybsze leczenie po zabójstwach, zwiększenie obrażeń gadżetów itd. Cały system, mimo że nie należy do oryginalnych, sprawdza się wyjątkowo przyjemnie. Dużą tego zasługą jest również dość wygodne rozmieszczenie finansowych znajdziek w trakcie misji. Twórcy nie wymagają od nas dosłownego lizania każdej możliwej ściany, aby odkryć sejfy i znaleźć gotówkę. Klimat gry raczej zachęca do spokojnego jej smakowania i wiele pieniędzy znajdowałem dość naturalnie, przechodząc kolejne etapy i potem dowoli ulepszając wybrane umiejętności. Druga funkcja bazy to rozwój portretów psychologicznych postaci z naszej ekipy. Między misjami z niektórymi osobami możemy porozmawiać i wypytać ich o różne szczegóły lub ich historie. Od strony mechaniki całość jest banalna. Ot, mamy do wyboru kilka kwestii dialogowych, przeklikujemy przez wszystko i gotowe. Tutaj do chwalenia nic nie ma. Ale to, co mi się bardzo spodobało, to taki, jak to nazwać, filmowy wydźwięk wszystkich rozmów. Ma na to wpływ świetny motion capture postaci oraz genialny voice acting, przynajmniej w angielskiej wersji językowej. Well, it includes a small maximum security wing. That is where you'll find your prize. Z czystą przyjemnością obserwowałem te wymiany zdań i tak jak jest to zwykły z pozoru nic nieznaczący bajer, to pozwala troszkę nadbudować cały scenariusz i dodać fajnego, właśnie takiego filmowego charakteru. Muszę też przyznać, że spodobali mi się praktycznie wszyscy bohaterowie zaprezentowani w tej grze. Adley, you sure that's all the lie we told you? Before you executed him? You're in my world now, Marshall. Gonna have to grow up fast.
Tak jak są to pewnego rodzaju stereotypowe charaktery, tak wyraźnie twórcy przyłożyli się do ich kreacji i mamy wrażenie, że wchodzimy w interakcję z żywymi postaciami, a nie stojącymi nieruchomo kukiełkami bohaterów niezależnych. Does it look like I'm having fun? No, that's not what I meant. Ostatnia funkcja naszej bazy to taka wisienka na torcie, czyli rozmaite sekrety, które możemy na jej terenie odkryć. Jest tutaj kilka prostych zagadek i ukrytych lokacji, które troszkę nam opowiadają o historii tego miejsca. Drobna rzecz, ale szczerze wam powiem, że w tej grze jest sporo właśnie takich drobnych, niby nic nieznaczących elementów, które jednak całościowo wpływają na nasz odbiór przygody w trakcie kampanii. To, co jednak w kampanii jest najlepsze, to zróżnicowanie misji. Słuchajcie, tutaj jest petarda. Każda misja ma swój własny charakter, unikalny pomysł, wręcz typowe tylko dla niej mechaniki. Jedne z nich pozwalają nam dowoli eksplorować otwarty świat i wypełniać mini misje poboczne. Inne są swoistą mieszanką specyficznej gry przygodowej, w czasie której infiltrujemy wybraną lokację. Hey there. I need to load something onto the chopper. It's urgent. Wyobraźcie sobie, że w grze z serii Call of Duty mamy możliwość ukończenia zadań prowadząc rozmowy. Oczywiście mamy tutaj pełną swobodę, jeśli nie chce nam się strzępić języka, możemy wpaść w środek bazy niczym Rambo, robiąc klasyczną sieczkę. Jeszcze inne misje są niczym wyjęte z psychodelicznego horroru, który prowadzi nas przez senne majaki i koszmary. Jeszcze inne w montażu równoległym rewelacyjnie dynamizują przebieg akcji, pozwalając wcielać się w różnych bohaterów współpracujących w jednym celu. Wreszcie nie zabrakło standardowej, efektownej walki i wybuchowych, oskryptowanych scen. Jednak to, na co muszę zwrócić uwagę, to fakt, że ta wybuchowość jest trzymana w ryzach. W sensie, ponownie użyję tego porównania, ta gra to mniej Odjechani Szybcy i Wściekli, a bardziej klimatyczne kino akcji rodem od Nolana. Oczywiście finalna ocena tego klimaciku zależy od waszych preferencji, ale dla mnie to był strzał w dziesiątkę i miła odmiana po poprzednich odsłonach serii. W tej kampanii widać masę pracy i sporo serca. Widać, że twórcom się chciało, że mieli ciekawe pomysły i zaimplementowali je z klasą. Dawno tak dobrze się nie bawiłem grając w kampanię z Call of Duty. Tryby multiplayer. Słuchajcie, prawda jest taka, że całą rozmowę o tych trybach mógłbym zamknąć w jednym zdaniu. Jeśli podobał wam się multik w poprzednich częściach, tutaj będziecie się również świetnie bawić. Jeśli natomiast nie lubicie trybu online z Call of Duty, to nie macie tutaj czego szukać. Powiedziawszy to, mimo wszystko chętnie podzielę się moimi wrażeniami. Grając w klasyczne tryby multiplayer bawię się naprawdę bardzo dobrze, jednak z tyłu głowy mam cały czas wszelkie mankamenty stylu rozgrywki, który jest charakterystyczny dla całej serii Call of Duty. Zwracam uwagę, że mówię tutaj o klasycznym trybie multiplayer, a nie o trybie Warzone, ok? Specyfika Call of Duty, czyli bardzo krótki time to kill oraz mikroskopijnie małe mapy, definiują z marszu pewien styl zabawy. To troszkę wygląda tak, że jeśli kogoś zabijemy, istnieje duża szansa, że zginiemy w ciągu najbliższych kilku sekund. Jeśli skończy nam się amunicja w magazynku i odpalimy przeładowanie, jest duża szansa, że w tym czasie ktoś na nas wpadnie i nas zdejmie. Jeśli uda nam się wbić killstreaka, to autentycznie czasami strach go odpalać, bo istnieje duża szansa, że podczas animacji jego aktywowania ktoś nas zdejmie. Jeśli zdecydujemy się zagrać taktycznie i na chwilę gdzieś się zatrzymamy, hej, stanęliśmy w miejscu na 2 sekundy, zgadnijcie co. Jeśli już uda się przeprowadzić skuteczną ofensywę, to nie martwcie się. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że respawn przeciwników przeskoczył na nasze plecy i nawet się nie zdążycie obrócić, bo ktoś was zdejmie. Oczywiście wszystko to, co teraz powiedziałem, jest pewnego rodzaju wyolbrzymieniem, także spokojnie, ale użytym celowo, żeby zaakcentować pewien system gry wypracowany przez lata w tej serii. Gra się szybko, dynamicznie, strzela się świetnie. Nawet jak padniemy, to nie ma znaczenia, bo po sekundzie znowu jesteśmy na polu walki i pędzimy strzelając na lewo i prawo. Dzieje się, jest gorąco, efektownie, grywalnie, ale też mocno schematycznie i praktycznie rozgrywka na każdej mapie wygląda tak samo. Powiedziawszy to, muszę przyznać, że ten model ma w sobie coś przyciągającego. Zwykle po skończonej rozgrywce od razu miałem ochotę odpalać kolejną i kolejną, tak
taki, wiecie, klasyczny syndrom jeszcze jednej gry. Tryb zombie to jedyny tryb, o którym nie jestem w stanie wam rzetelnie opowiedzieć, bo niestety nigdy nie byłem jego fanem. Wiem, że posiada całe rzesze zwolenników, dlatego daleki jestem od krytykowania go. Po prostu styl tej zabawy, tak mówiąc górnolotnie, nie koresponduje z moim gustem. Na ten moment mamy do dyspozycji dwie spore mapy, każda z nich posiada własną mini fabułkę i oczywiście masę sekretów i smaczków do odblokowania. To, co zauważyłem, to troszkę bardziej ogarnięta struktura fabularna tych misji. Miałem wrażenie, że zabawa jest bardziej, jakby to nazwać, zorganizowana. Gra troszkę lepiej komunikuje nam to, co możemy zrobić w danym momencie. Czułem się tutaj o wiele mniej zagubiony niż w poprzednich odsłonach tego trybu. I to w zasadzie jedyna merytoryczna i rzetelna opinia, którą wam mogę o tym trybie przedstawić. Słuchajcie, naprawdę nie przypuszczałem, że to powiem, ale Black Ops 6 to gra, którą mogę wam z czystym sumieniem polecić. W kampanii bawiłem się rewelacyjnie i aż nie mogłem uwierzyć, że to wyszło tak dobrze. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że dodatkowo mamy tryby online, które starczą na miesiące zabawy, to jest to zestaw wyśmienity. Ja na pewno będę od czasu do czasu wracał, żeby dostać po głowie na mikroskopijnych mapach. Jeśli macie Game Passa, to nawet się nie zastanawiajcie. Odpalać, grać i się cieszyć. Polecam. Time we had a chat.